Głównymi pomysłodawcami dzisiejszego wydarzenia i organizatorami są znani wrocławscy blogerzy po kolei. To jest Magda. Ja mam na imię Aneta, to jest moja koleżanka Iza i się zajmujemy promocją hotelu. Po mojej lewej stronie jest szef kuchni Grzegorz Pomietło. Dzisiaj będzie na zdrowo. I szef cukierni Krzysztof. Czy blogerzy sobie radzą z gotowaniem? Radzą sobie, bardzo dobrze sobie radzą. Widzę, że mają pasję i takie zacięcie do tej pracy. No i widzę, że po prostu bardzo fajnie. To coś takiego, taka nowość, że w restauracji można się pobawić z blogerami w gotowaniu. Akurat teraz jest to kuchnia włoska, są makarony, ciasto cytrynowe, sałatki będą. Nie czuje pan, że to jest jakaś konkurencja? Nie, nigdy nie patrzyłem nawet to, co robią koledzy w restauracjach, nie patrzę pod tym kątem, że to jest dla mnie konkurencja. Każdy próbuje tak pracować, żeby mieć to swoje coś. Jak się nie ma tego własnego coś, no to trzeba się bać, a ja się nie muszę bać konkurencji. Czy blogerzy wybrali takie bezpieczne tematy jak ciasto i pasta, czyli coś, co faktycznie wydaje się, że nie jest bardzo trudne w przygotowaniu, a jednak? A jednak widać było, że były kłopoty trochę z robieniem tego ciasta, ale tutaj koleżanka od ciasta cytrynowego to profesjonalistka, to nie było żadnych problemów. Magda, co dzisiaj zrobiłaś razem z innymi blogerami zaproszonymi gośćmi? Dzisiaj upiekłam z nimi ciasto cytrynowe, a właściwie 4 ciasta cytrynowe. Przepis na nie jest również przepisem blogowym, więc nie jest to przepis oficjalny z nie wiadomo jak mądrych ksiąg. I mam nadzieję, że będzie wszystkim bardzo smakowało. Ja wcześniej nie miałam szansy, żeby wyjść ze swojej kuchni na przykład z ciastami i pokazać innym, że jest to bardzo przyjemne, proste i że nie trzeba się tego bać i nie trzeba tego strasznie mityzować i uciekać od mąki, od widoku mąki, cukru czy też masła. Zdarzyło się też tak, że przez przypadek w minionym roku miałam okazję wyjść tutaj w Art Hotelu i upiekłam 12 ciast, które akurat uświetniło jedno spotkanie. To spotkanie akurat też było jakby zainicjowane przez internet, więc to była taka po prostu droga wymiany. Dla mnie to było też ciekawe doświadczenie. Chciałam to zrobić, okazało się, że przez przypadek ktoś tutaj z kuchni Art Hotelu tych ciast posmakował. I tak to się zaczęło, że to miejsce, czyli Art Hotel, okazał się być bardzo otwarty na mnie, na nas. No i postanowiliśmy połączyć swoje siły i spróbować czegoś zupełnie nowego. Zwłaszcza, że no, takie rzeczy nie dzieją się we Wrocławiu, nie działo się wcześniej. Fajnie, gdyby były one jakby częstszym po prostu projektem. No i tak, i od razu oczywiście też pomyślałam o chłopakach, ponieważ znamy się i teraz ich blog wystartował od nowa ze zdwojoną siłą. Postanowiliśmy coś zrobić, pokazać, że jest to naprawdę fajne, ponieważ nasze smaki, czy też nasze idee smaków trochę się uzupełniają. Kiedy oni przychodzą na przykład do nas, to staramy się gotować coś wytrawnego, ale zawsze jest deser, kiedy ja je odwiedzam, to przynoszę ze sobą ciasto na przykład. Nigdy nie mówili, że nimi gardzą, mimo że na blogu mają napisane, że gardzą słodkościami. Wszystkimi, oprócz moich. A to jest semolina, czyli mąka z twardej pszenicy, która powoduje, że makaron się nie rozgotowuje, on jest sam lepiej, nawet jeśli się za długo potrzyma w wodzie. Jak się chce, to się rozgotuje. Jak się chce, to się rozgotuje. Jak się nie będzie stosować do jakichś reguł, to na pewno się wszystko rozgotuje, czy to będzie semolina, czy bez semolina. Kilogram tejże mąki, cudzoną. W Litwie około 2 kg. Cudzoną niezwykłą ilość makaronu. I kalorii. Tutaj możecie sobie zobaczyć, że ta mąka z twardej pszenicy jest taka żółtawa, no trochę jak kukurydziana mąka. No ale to jest mąka z pszenicy, to jest specjalna odmiana. Co tu jesteśmy, żeby ugotować makaron i upiec ciasto i spotkać się z blogerami. Ostatnio czytałem jakieś statystyki, to zdaje się, nie chcę skłamać, ale coś około 2000 blogów jest kulinarnych, polskojęzycznych, jakoś tak. No ale wiadomo, no większość to jest, jak w każdej branży, większość jest średniej jakości. No a tych bardzo dobrych jest trochę. Czy to jest tak, że to jest trochę też dla was pamiętnik tego, co przygotowaliście i zjedliście? Jest to oczywiście pamiętnik też właśnie jakichś momentów, no bo zawsze to w jakimś kontekście się dzieje. Nie gotuję nigdy, właściwie nie zamieszczam nigdy na blogu czegoś, co by było ugotowane specjalnie, żeby to zamieścić na blogu, tylko zawsze to jest jakaś okazja i coś się dzieje i to też jest okazja do tego, żeby pamiętać o tym, co się działo wtedy. Czy w ślad za zdjęciem pojawia się też przepis?
Oczywiście, tak. I to są autorskie przepisy? Nie zawsze, nie zawsze. Zwykle one są jakoś tam zmodyfikowane trochę. Myślę, że tak pół na pół mniej więcej. Ja lubię gotować z przepisów i często gotuję z przepisów, no bo wiadomo, jeśli się chce ugotować coś egzotycznego, jeśli chce się to zrobić dobrze, no to trzeba to zrobić z przepisu, bo jakby wszystko musi być takie, ja znaję zasadę, że wszystko musi być prawdziwe, takie jak w miejscu, w którym powstała dana potrawa. Czy to jest taka wasza reaktywacja oficjalna i to jest otwarcie ponowne waszego bloga, który przez moment nie funkcjonował? Czy to jest oficjalna aktywacja moja? Tak naprawdę Michał prowadził tego bloga od 2 lat. Pojawiło się ostatnio, wykonaliśmy kilka sesji zdjęciowych i uzgodniliśmy, że oczywiście zainteresowania moje nie idą tylko w kierunku zdjęcia, ale również kulinariów i często gotowaliśmy razem. Ustaliliśmy, że jakby wykonamy zupełnie nową formę. Nie będzie to dotychczasowy blog prowadzony na Blogspocie. Wykonamy coś większego, szerszego, z większą przy okazji misją, natomiast z mocnym podkreślaniem formy wizualnej. Tak więc dobre zdjęcia, no i dobra kuchnia oczywiście. W fotografii reklamowej jest tak, że używa się pewnych sztuczek, a to się pomaluje mięso jakąś substancją, która się błyszczy, a to doprawi jakimś kolorem, tak żeby to wyglądało fajnie w obrazku. Jak jest z blogami kulinarnymi i fotoblogami kulinarnymi? Czy wy też troszeczkę poprawiacie rzeczywistość kulinarną? Jeżeli chodzi o właśnie fotografów jedzenia, szeroko pojętych, to rzeczywiście ich setup są zwyczajowo wielkie walizki wypełnione budy 40 lagerami, smarami, nie wiadomo czym jeszcze. Nasza główna dewiza jest to, że jest taka, że to co widzisz, zostało przez nas zjedzone. Więc nie poprawiamy szczególnie rzeczywistości, raczej kierujemy się na pokazywanie tego w taki sposób, jaki to wygląda naprawdę. Oczywiście stosujemy jakieś ustawienia światła dodatkowe, natomiast nie wykonujemy jakichś kosmicznych setupów, prezentacji tych potraw. Koncentrujemy się tak naprawdę na jedzeniu. Rozszerzeniem tego wszystkiego będzie strona Food Paparazzi, która też niebawem się pojawi, ale to jest melodia przyszłości, ale bawić. Czy środowisko blogerów kulinarnych jest zintegrowane, czy jesteście dla siebie konkurencją? Jest wyznaczony powiedzmy jakiś jeden model wykonywania bloga kulinarnego, który wygląda tak, a nie inaczej. Nie chciałbym podawać jego nazwy i są przekazywane jakieś jego rozmaite klony, więc to wszystko wygląda bądź co, bądź tak samo. Nie twierdzę, że nasz blog wygląda inaczej, ale założenie jest takie, że inaczej na pewno wykonujemy zdjęcia, ale też teksty, które tam są wpisane, są zupełnie innej jakości niż na tak zwanych polskich blogach kulinarnych. Czyli mówimy tutaj nie tylko o sztuce gotowania, ale też o sztuce pokazywania tego, co gotujecie. Myślę, że tak, ale też, znaczy zdjęcia oczywiście bronią się same, natomiast teksty są na tyle esencjonalne, że jest spore grono czytelników, które bardzo lubi teksty, jest duże grono czytelników, które bardzo lubi zdjęcia, natomiast całościowo podane to w takiej formie, że mamy dobry tekst i dobre zdjęcia, powoduje, że jest to szansa na dobrego bloga, mam wrażenie. Po raz pierwszy w życiu miałam okazję zrobić makaron.